mijają miesiące i kraje, coraz mądrzej gadają dokoła, a my starym, złączeni zwyczajem, nasze wojny toczymy przy stołach. A nad ranem, gdy boje skończone, staje słońce jak zwykle z ochotą. W błogi spokój otulą was żony i pozwolą zwyczajnie odpocząć. A jutro znów idziemy na całość, za to wszystko, co się dawno nie udało, za dziewczyny, które kiedyś nas nie chciały, za marzenia, które w chmurach się rozwiały, za kolegów, których jeszcze paru nam zostało. A jutro znów idziemy na całość, miasto będzie patrzeć twarzą oniemiałą, bo kto widział, żeby z nocą się nie liczyć, na dwa głosy nade śpiewać na ulicy, że w tym życiu to nam jakoś życia ciągle mało. Do czynienia z żywą legendą, bo jak Zenek sam mawia, że wszyscy już prawie odeszli i ładna ławeczka się skróciła i ostatni na tej ławeczce już został. I mam na to dowód, że tak mówisz. No tu na przykład. Tylko Zenek został z tej. Zaraz dowód się ukaże. Już się. Kowalski. 31 października w Lamusie zorganizowane zostały zaduszki. Słowem i obrazem przywołani zostali Andrzej Gordon, Jan Korcz, Waldemar Kućko, Bolesław Kowalski, Aleksander Maciejewski, Zdzisław Morawski, Michał Puklicz, Mieczysław Rzeszewski, Wiesław Strebejko, Jerzy Szalbierz i Hieronim Świadczyński. Moje kumple od 1962 roku po kolei wszyscy odchodzili od tego stolika numer 1. No chyba ostatni został. Sadowski jeszcze jest Kunicki, jeszcze jest tak. Wojtek Sadowski, Kunicki. Pan jest. Pan Strebejko Kamiński. Strebejko. Stan na nic! Jedną mam wątpliwość, zabrać żywca czy Red Bulla, żeby tam na górze nie wyjść na jakiegoś ciula. Ja tam z sobą biorę flaszkę starej Starki, bo nie może szkodzić, gdy się nie ma miarki. I będzie gites cudnie, fajnie gites, gdy definitywnie odwalisz kitę. Gdy czarne papierowe buty rano już ubierze, a oka zyska pewność, że ci szychta wisi, wszystkie twoje sprawy tak niewiele znaczą, w sumie było nieźle, ludzie ci wybaczą. Kiedy odwalisz kitę, cudnie, fajnie i wpytę, kiedy ze nią odwalisz kitę. I laj, 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 laj. Oczywiście tego Zenkowi nie życzymy.
Taką piosenkę mógł tylko Lech Serpina zaśpiewać, bo jest wyjątkowo zaprzyjaźniony z beneficantem. Ja bym się nie odważył. Przez kolejne grudnie maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w skwar czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś ranka odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zimową, jeszcze zimowe śmieci na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam pochłonią ci, co palcem wygrażali. My możemy być w kłopocie, ale na rozpaczy dnie jeszcze nie. Długo nie. Niech żyje nam 100 lat Zenon Kmiecik. Tak, niech żyje, żyje nam 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Szanowny panie Zenonie, wprawdzie jest pan zaprezentowany jako chłopak z Chwaliszewa, to cała ta prezentacja pokazuje, że jest pan chłopakiem, człowiekiem, mężczyzną z Gorzowa. Z Gorzowia, tak. Zawsze powtarza, że jest chłopcem z Chwaliszewa, który jest z Gorzowia. Cieszę się, że mam prawo nazwać, że jest moim przyjacielem. Co prawda do tej anegdotycznej pieśni pana dyrektora odsyłającej nas za światy. Zenon oświadczył, że to my już jesteśmy z ostatniej półki, ale ta półka Zenon jest mocna. Wszystkiego najlepszego, drogi przyjacielu. Jeszcze w zielonej gra. Dziękujemy za życzenia. A reszta pewnie później już w prywatnej, bardziej intymnej atmosferze. Zenon, jak chciałeś coś powiedzieć może? Bo to jeszcze nie koniec. Ja bardzo, bardzo, bardzo państwu dziękuję za przybycie. To zapraszam na finał. Spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy, chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Dam tą kartkę z poprzedniej nocy, trzeba zmiąć i położyć w koszu. I od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć. Donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy, tylko gdzie to wysłać, do kogo? Chyba już można iść spać, dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć, marzeń na jutro trzeba namarzyć.